Agnieszka Sierżnicka, Chrząska Telewizja. Witam i zapraszam na nasz kolejny serwis. W tym tygodniu będzie zdominowany przez relacje z Dni Chrzanowa, ale pojawią się oczywiście inne ciekawe informacje. Mam nadzieję, że będziecie Państwo z nami do końca. Koncerty, widowiska plenerowe i oczywiście gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Tak w skrócie można opisać tegoroczne Dni Chrzanowa. Doroczne święto miasta już za nami. Przez ten pierwszy weekend czerwca w ramach tej imprezy sporo się działo. Jak co roku, chrzanowski MOKSiR starał się tak ułożyć program, by każdy bez względu na wiek mógł znaleźć coś dla siebie. Pozdrawiam wszystkich ludzi. W piątek swoje umiejętności w sali Sokół prezentowali seniorzy podczas przeglądu ich twórczości. Pierwszy raz przyjechałyśmy tutaj w wasze progi. Pochodzimy z Krzeszowic, więc dla nas to jest troszkę takie inne, że tak powiem. Co prezentujecie w programie? Folkrol głównie. Tym się bawimy, można powiedzieć. Uczymy się same, nie mamy jakichś nauczycieli. W przypadku Fryła Udowianek ten debiut w Chrzanowie był szczęśliwy, bo otrzymały Grand Prix. Laureaci wystąpili też na scenie na placu Tysiąclecia. Satysfakcja była więc podwójna, bo nie tylko zwycięstwo, ale także prezentacja szerszej publiczności, przyznał autor nagrodzonych fraszek Zbigniew Tomski. No cieszy, że człowieka, że to co... co robi, że na coś się przydaje, że komuś się może spodobać. Pan swoją twórczością udowadnia, że w każdym wieku można mieć poczucie humoru i tak z przymrużeniem oka troszeczkę patrzeć na świat. Oczywiście, przecież humor to jest zdrowie. Gdyby nie humor, to człowiek źle się czuje. O ile w piątek sceną zawładnęli seniorzy, to już sobota i niedziela należała do młodych artystów. Były występy przedszkolaków, a potem cały blok imprez, m.in. animacje z chustą czy przedstawienia, skierowane do dzieci. Czekajcie, ja mam! Ja znalazłam! Co masz? Skarb! Znalazłeś skarb? Tak! No to podziel się! Ta mapa skarbów była bardzo fajna, a dzieci to przecież jest skarb! Tańczyłam taniec o kosmitkach. Podobało mi się ten, jak podrzucaliśmy piłki. Pięknie! I w górę! I w dół! I w górę! I coraz więcej i robi się wielki wiatr! Super! I wichura! Mocno! Wielka wichura! Po południu na scenie pojawili się uczestnicy koncertu Kumple dla kumpli, a na koniec wystąpiła gwiazda tego dnia, czyli zespół Organek. Niedzielne przedpołudnie to ponownie imprezy dla dzieci. Od rana na placu Tysiąclecia najmłodsi mogli spróbować swoich sił w bezpiecznej jeździe na rowerze. Każdy chętny mógł przejechać mini drogami, ucząc się zasad ruchu drogowego. Tymczasem w klubie Stara Kotłownia można było posłuchać finalistów drugiego już ogólnopolskiego festiwalu piosenki dziecięcej Rozśpiewana Ciuchcia. Tego dnia piosenkę francuską przybliżyły szanowianą uczennice zespołu szkół nr 3 w Chrzanowie podczas specjalnego koncertu. Po południu na placu Tysiąclecia pojawili się z kolei motocykliści. Nie mogło ich zabraknąć podczas święta miasta, tym bardziej, że mają sporo wielbicieli. Ich parada jak zwykle zgromadziła tłumy. Po południu na placu zrobiło się tłoczno. Na scenie pojawił się znany aktor, tym razem w programie kabaretowym. Mowa o Andrzeju Grabowskim, mającym tutaj wielu fanów. Mimo ulew, które raz po raz przechodziły przez Chrzanów, publika nie malała. Łaskawy panie, niech pan poczeka, bo mój synek Jasiu chciałby pana poznać. No to ja czekam, czy na to jest taki berbeć mniej więcej tego wzrostu. Zupełnie zresztą trzeźwy, co dziwne było w tym towarzystwie. I ten łaskawy pan wskazując na mnie, mówi tego małego: Jasiu, zobacz, to jest pan Bercik. No to myślałem, że mnie szlak trafi, no.
Jak mnie można z Bercikiem pomylić, no? Czy Bercik to mi do pępka siada? Jakby tutaj Bercik występował, to ten mikrofon byłby tak przygotowany. Po nim na scenie pojawił się nie mniej popularny Antek Smykiewicz. Występ Gwiazdy Wieczoru poprzedził z kolei koncert z chrzanowskiej kapeli, czyli zespołu Eder. Młodzi chrzanowianie dali świetny występ. Gościnnie zagrali tutaj dwaj młodzi saksofoniści. Wieczorem na scenie pojawili się już giganci polskiego rocka, czyli zespół Perfekt. Mieszkańcy Chrzanowa są po prostu Perfekt. Kocha was nieprzytomnie. Wszystkiego najlepszego, Grzegorz Markowski. Rewelacyjny koncert zgromadził tłumy na Placu Tysiąclecia. Zabrzmiały najbardziej znane kawałki, m.in. Autobiografia, ale także utwory z nowszych płyt. Święto Miasta zakończył pokaz laserowy. Koło Pszczelarzyca Banka w Szanowie podczas Święta Miasta obchodziło jubileusz stulecia swojego istnienia. Uroczystość jubileuszowa odbyła się na sali teatralnej Moksir. Przybyli na nią samorządowcy, przyjaciele koła wspierający jego działalność i oczywiście jubilaci, czyli członkowie koła. Najpierw wysłuchali krótkiej informacji na temat Cabanki, jej historii i działalności. Obejrzeli także film poświęcony tej tematyce. Potem przyszedł czas na wzajemne podziękowania i życzenia. Okolicznościowy list od pani premier Beaty Szydło odczytała szefowa jej biura poselskiego, składając życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu. Życzę naprawdę z całego serca, od siebie, żebyście państwo tą swoją pasję nadal kultywowali, żebyście ją pielęgnowali, a państwo samorządowcy, przedsiębiorcy, żebyście takich pasjonatów wspierali. Za te ciepłe słowa jesteśmy dziękował prezes chrzanowskiego koła. Dziękujemy pani dyrektor, dziękujemy pani premier. No nic dodać nie znujeć, miło nam. Dowiedzieliśmy się dzisiaj, że mąż pani premier też jest pszczelarzem. No moi drodzy, te więzi się jednak zazębiają. Przepiękne rzeźby świętego Ambrożego otrzymali przyjaciele pszczelarzy, m.in. wicedyrektor Moksir Teresa Wojciechowska oraz specjalni goście. Nie zabrakło też podziękowań dla samych członków koła, nagrodzonych specjalnymi dyplomami, oraz dla samorządowców, którzy wspierają pszczelarzy, choćby przekazując dotacje. Na takie wsparcie członkowie Cabanki mogą liczyć ze strony starostwa i gminy Chrzanów. Wiele słów i wiele życzeń w waszym kierunku już zostało tutaj wypowiedzianych. Przyłączam się do tych wszystkich życzeń, a jednocześnie chcę was zapewnić, że w dalszym ciągu, tak jak do tej pory, będziecie z nami, bo wy jesteście tutaj właśnie najważniejsi. Wy nam dziękowaliście dzisiaj, ale to my wam przyszliśmy podziękować. To, co robicie dla środowiska, to, co robicie dla wiedzy przekazywanej właśnie poprzez te wszystkie olimpiady, to stawia wiedza o naszym życiu. Uroczystość uświetnił także występ aktora Wojciecha Artemiaka. Każdy ma swoje buenos, gdzie liber tango grają. Każdy ma swoje buenos, gdzie nóż mu w kran wbijają. Akrobacje rowerowe z udziałem publiczności można było zobaczyć na Placu Tysiąclecia podczas Dni Chrzanowa. Piątkę dla was. No to, moi drodzy, spróbujmy. 3, 4, start. Śmiało. Super. Przyspieszamy, panowie. Szybciej. Jeszcze szybciej.
Dziękuję bardzo. Moi drodzy, mam tutaj pierwszy rekwizyt, czyli koc. Drogi Marcinie, poproszę cię, żebyś położył się na plecach, wygodnie na tym kocu. No i moi drodzy, lecimy. Przestraszyłeś się troszeczkę? Nie, dobra, no to zrobimy coś trudniejszego. No i moi drodzy, przyspieszamy. Jest w porządku? Brawa dla Kamila, bo Kamil czeka cię bardzo trudne zadanie. Czy jesteś tutaj ze swoim mężem? Tak. A powiedz mi, gdzie on jest? Kawał człowieka. A powiedz mi, a szybko bieganie? Dobra. A to chodź, kładź się tutaj blisko koło mnie. Ja ci wszystko opowiem, co tutaj zrobimy. Śmiało, kładź się tutaj. Bliżej, bliżej. Na plecach. Nagrywa. Zaprezentuję kilka technik, dzięki którym na rowerze możemy skakać, przeskakiwać po przeróżnych przeszkodach. No i wykorzystując te techniki, postaram się publiczność tutaj troszeczkę rozbawić, przestraszyć. Jest w porządku? Brawa, brawa dla Piotra i też dla tej pani. Na zakończenie, moi drodzy, zobaczcie. Cała jesteś? Jeszcze raz wielkie brawa i gorące. Oddaję w ręce prawie nieruszoną. Brawa wielkie. Dziękuję za pomoc. No i kochani, kończąc to widowisko, dziękując wam za tą fantastyczną atmosferę. No tak, brawa, brawa. Jednak składa się chyba najbardziej na to, co zobaczymy. Kilka okazji do świętowania mieli w tym roku chrzanowscy strażacy. Uroczysty apel odbył się w miniony piątek. Piątkowe popołudnie na Chrzanowskim Placu Tysiąclecia nie brakowało mundurowych. Mowa o strażakach, którzy tego dnia uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji 11 Powiatowego Dnia Strażaka. W tym roku połączono go z obchodami 145-lecia Chrzanowskiej Straży Pożarnej oraz 25-lecia Powstania Państwowej Straży Pożarnej. W uroczystości oprócz druhów z Komendy Powiatowej PSP i jednostek ochotniczych straży udział wzięli przedstawiciele władz z wielu zaprzyjaźnionych instytucji i oczywiście mieszkańcy Chrzanowa. Uroczystość uświetniła orkiestra pod batutą dyrygenta Piotra Ciuły. Z okazji Dnia Strażaka w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy otrzymali odznaki resortowe i korporacyjne. Ponadto uroczystość była okazją do wręczenia druhom awansów na wyższe stopnie. W uznaniu zasług za zaangażowanie w rozwój Chrzanowskiej Straży Pożarnej w jubileusz jej 145-lecia okolicznościowymi odznakami zostali wyróżnieni m.in. nadbrygadier Stanisław Nowak, małopolski komendant wojewódzki PSP i starosta chrzanowski Janusz Szczęśniak. Po raz kolejny doceniono także przyjaciół straży, wśród których są samorządowcy. Cenimy sobie przyjaźń chociażby samorządu, który nas wspiera, tych środków finansowych przeznaczanych na Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną potrzeba, bo i narzędzi potrzeba. Bardzo się cieszymy, że Sejm uchwalił ustawę modernizacyjną, dzięki którym będziemy kupowali nowe strażackie narzędzia. Jak co roku kapituła Kordzika Chrzanowskiej Straży Pożarnej za pomoc, wrażliwość i zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chrzanowskiego przyznała swoje wyróżnienie. Tym razem tym szczególnym wyróżnieniem honorowano Ryszarda Kosowskiego, burmistrza Chrzanowa, z uznaniem przyjmując go w skład kapituły. Oczywiście nie zabrakło przemówień i życzeń, a czego można życzyć strażakom przy takiej okazji? Można by powiedzieć, że takich powodzi, żeby nie było jak w Chrzanowie, czy takich wypadków, jakie się ostatnio przytrafiły Państwowej Straży Pożarnej, ale tak wygląda nasza służba, więc może sobie tego życzyć. Jesteśmy świadomi, że te czerwone samochody piękne cały czas i dalej będą wyjeżdżać. Myślę, że takiego bezpieczeństwa w bezpieczeństwie, to znaczy, aby nasza praca była jak najbardziej skuteczna, a nie ponosiła za sobą ofiar. Komendant Powiatowy Straży ma nadzieję, że przynajmniej część z tych życzeń się sprawdzi, a liczy m.in. na nowy sprzęt. Część sprzętu, który dzisiaj użytkujemy, jest już od paru lat użytkowany. Powoli zaczyna nie spełniać obecnych norm, wymagań, więc chciałbym przede wszystkim samochód ratownictwa technicznego, ten, który używamy najczęściej do wypadków drogowych, wymienić w najbliższej przyszłości na nowy. To jest taka potrzeba na dzisiaj.
Uroczystość zakończyła się paradą zabytkowych strażackich aut, które przejechały przez Plac Tysiąclecia. Jak się okazało, nie był to jednak koniec atrakcji, na jakie mogli liczyć mieszkańcy Chrzanowa i nie tylko, którzy przyszli na tę uroczystość. Strażacy przygotowali także pokaz ratownictwa drogowego. Miłośnicy kolejnictwa spotkali się na Placu Tysiąclecia pod lokomotywą Ryś i wykonali pamiątkowe zdjęcie. Kolega wymyślił, że przy okazji Dni Chrzanowa byłoby dobrze dać się troszkę bliżej poznać naszym sympatykom i przyjaciołom, którzy nas wspierają, a nie należą do naszej organizacji. I można powiedzieć, że po prostu wymyślił taką akcję, po prostu żeby się tutaj spotkać, żeby zwołać ludzi wszystkich, którzy, tak jak mówię, gdzieś tam sympatyzują z nami, zrobić wspólne zdjęcie, wrzucić je później po prostu na Facebooka jako taka pamiątka i później, mówiąc szczerze, iść na piwo, porozmawiać po prostu z tymi wszystkimi, którzy chcieliby z nami zamienić słowo już tak na luźno. Urząd Miejski nam z Biurem Promocji zapewnił parę pocztówek i braloczki, parę takich gadżetów właśnie o tematyce kolejowej. No, trudno było się nie zgodzić na taką współpracę. Dni Chrzanowa są taką okazją po prostu, że wszyscy, jak tylko się da, powinni się zrelaksować, a że czujemy się mieszkańcami tego miasta, to chcemy to wykorzystać i po prostu mieć ten czas wolny i spotkać się na luzie. Dlaczego akurat pod Rysiem? No, szczerze mówiąc, to w tym momencie to jest chyba najlepszy taki punkt, bym powiedział, kolejowy w naszym mieście. No i też najbardziej charakterystyczny, prawda? Towarzyszy nam już to przeszło ponad 10 lat. Jak sądzicie, czy to już wejdzie w krew mieszkańców Chrzanowa i właśnie to miejsce pod Rysiem stanie się miejscem takich spotkań, tak jak na przykład pod Skarbonką na Krakowskim Rynku? No, wydaje mi się, że to nie, że będzie, tylko że to już jest, prawda? Gdzie się umawiamy, to albo pod Domem Kultury mówimy, albo prawda, pod Rysiem, pod lokomotywą, pod parowozem, prawda? Wydaje mi się, że to po prostu już się stało i wpisało się w nasz krajobraz miejski. Także to jest też jakby powód, że powinniśmy zadbać o to, żeby no, ten eksponat wyglądał tak, jak powinien wyglądać. 28. rocznicę pamiętnych wyborów z 1989 roku świętowali w Chrzanowie sympatycy Platformy Obywatelskiej i KOD-u. 5 czerwca, dzień po rocznicy częściowo wolnych wyborów, których efektem był upadek komunizmu w Polsce, uczczono w Chrzanowie happeningiem Łyk Wolności. Na rynku w poniedziałkowe popołudnie zebrało się kilkadziesiąt osób, by wspólnie wznieść toast za wolność. Za wolność, która, jak podkreśliła europosłanka Róża Thun, jest dzisiaj zagrożona. No jest wiele, bardzo wiele powodów do tego niepokoju, że to, co wywalczyliśmy sobie w 89 roku w tych niemal częściowo wolnych wyborach, że to zamiast dalej się rozwijać, może lec w gruzach, tak jak w tej chwili na przykład to uzależnianie od partii systemu sprawiedliwości, prawda? Trójpodział władzy, jak jest niszczony, to wtedy demokracja pada i nasza wolność jest niszczona. W happeningu uczestniczyli byli posłowie Tadeusz Arkit i Robert Maciaszek, działający dziś w lokalnych strukturach Platformy Obywatelskiej. Róża Thun podczas krótkiego przemówienia zaznaczyła, że Chrzanów stanowi znakomity przykład miasta, który potrafił wykorzystać szansę na rozwój, jaką dała wolność gospodarcza i członkostwo w Unii Europejskiej. To jest dla mnie miasto, i to trochę do pana burmistrza mówię, które jest takim przykładem tego, jak dobrze można z tej wolności korzystać. To znaczy z tego, że Polska się uwolniła od komunizmu, prawda, że mamy wolność gospodarczą, z tego, że jesteśmy w Unii Europejskiej, dobrze wykorzystać fundusze strukturalne. Dobrze wykorzystać partnerstwa miast. Na koniec wzniesiono symboliczny toast za wolność. Za to, żebyśmy zawsze mieli siłę, energię i optymizm, wypijmy ten toast za wolność. Za wolność. Za wolność. Po raz piąty reprezentacje chrzanowskich przedszkoli rywalizowały ze sobą w Olimpiadzie Przedszkolaków. Piątkowe przedpołudnie na hali widowiskowo-sportowej spotykały się reprezentacje przedszkoli z gminy Chrzanów, by wspólnie się bawić, ale także walczyć o zwycięstwo, medale i puchary. W tym roku w Olimpiadzie Przedszkolaków udział wzięły drużyny z 14 przedszkoli. Najpierw widzowie mogli je podziwiać w specjalnej paradzie, która rozpoczynała imprezę. Potem przyszedł czas na kolejne konkurencje. Drużyny rywalizują w 5 kategoriach sportowych. To otoczenie piłki, strzał do bramki, przeplatanie szarfy, bieg slalomem i rzut woreczkami do celu.
Jakie umiejętności liczą się zatem u zawodników? Generalnie ja uważam, że tutaj jest sprawdzana przede wszystkim szybkość, tak? Szybkość tutaj dzieci jest w głównej mierze, a druga koncentracja. Jednak na tych konkurencjach, które wymagają celności i ten jest koncentracja, a przy tak dużej publice dziecko z rocznika 20, czyli ono ma 7 lat, tak? Niecałe jeszcze, może nawet 7 lat, ta koncentracja jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. Ta ostatnia konkurencja, czyli rzut woreczkami do celu, należy do najtrudniejszych i jak się okazało, budzi największe emocje. W tym roku jej wyniki oprotestowali rodzice jednej z drużyn i musiała być powtórzona. Myślę, że po prostu w tej konkurencji nastąpią jakieś zmiany albo po prostu ona zostanie wyeliminowana i zastąpiona inną na kolejną olimpiadę, żeby nie było niepotrzebnych emocji, wydarzeń. Jak przyznają widzowie i zawodnicy, emocje podczas tych zmagań są ogromne. O, emocje bardzo są ogromne, przed olimpiadą już były ogromne, a tutaj jeszcze większe. Proszę powiedzieć, trzeba się jakoś przygotować, warto, bo to też sposób na to, żeby ta aktywność była obecna w zabawie dzieci chodzi. Znaczy widzimy z roku na rok, że jest większe, że tak powiem, parcie i naprawdę przedszkola są bardzo dobrze przygotowane, więc myślę, że tak, że trening jest bardzo ważny. Zresztą my 4 razy w tygodniu trenowaliśmy po godzinie i więcej na świeżym powietrzu, więc naprawdę ten sport był obecny w przeciągu ostatnich 2 miesięcy w przedszkolu, naprawdę bardzo często. Zawodnicy są coraz lepiej przygotowani, ale także świetnie przygotowuje się publiczność. Kibice poszczególnych drużyn wyposażeni są w transparenty, gwizdki i oczywiście nie żałują gardeł, by dopingować dzieci. To wszystko sprawia, że atmosfera jest wyjątkowa, a dzieci dobrze się bawią, choć jak mówią, bywa ciężko. Fajna była zabawa? Bardzo fajna. Co się najbardziej podobało? Slalom. Mi też slalom. Kopnięcie piłki do bramki. A sport lubicie w ogóle? Tak. Dlaczego warto uprawiać sport? Dlaczego warto się ruszać? Tak. Dlaczego warto? Bo można wygrać medal. Można wygrać medal, a to nie dla zdrowia też? Lub puchar. A dla zdrowia, jak myślicie, dobry jest sport? Tak. Po rywalizacji w oczekiwaniu na wyniki nadszedł czas na taniec i ruch. Zachęcała do tego Gabriela Warzecha z Power Studio. Było energicznie, głośno i bardzo radośnie. Tym bardziej, że uczestnikom i widzom rozdano 500 balonów. Potem nadszedł czas na nagrody. Wszyscy uczestnicy olimpiady otrzymali medale i słodkości. Słodycze rozdawano także widzom, którzy dopingowali poszczególnych zawodników. Za udział wszystkim dzieciom, ich trenerom i rodzicom podziękował wiceburmistrz Szanowa Tadeusz Kołacz. Olimpiada sama się napędziła, tak? Te nagrody dodatkowo, ten puchar motywują do tego, że jest trochę szaleństwo już. To jest już szaleństwo, jak dzisiaj ktoś określa rodziców KOR, czyli Komitet Szalonych Rodziców, tak? Coś w tym jest, tak? Oni już po prostu zapominają, że najważniejsza jest dobra zabawa tych dzieci, radość, uśmiech i dlatego od miejsc 4-14 ja nie czytam kolejnych lokat, tak? No bo po co? Jak się okazało, w tym roku najlepsza była 7, czyli przedszkole samorządowe numer 7 w Szanowie. I duże były emocje? Bardzo! Dlaczego? Co was najbardziej stresowało? Że nie trafimy do bramki. Gworkiem, slalomie, piłką. Bardziej ciężko było. Ciężko było? Tak, ale ważne, że wygraliśmy. O receptę na sukces zapytaliśmy trenerki zwycięskiej drużyny. Aktywność fizyczna jest rozwijana w naszym przedszkolu cały rok, natomiast specjalnie do olimpiady przygotujemy się na treningach dodatkowo od kwietnia. Tak. Chcemy z tego miejsca podziękować panu Rafałowi Bogajskiemu, bo dzięki niemu tak przygotowane miałyśmy fantastycznie dzieciaki. Trener. Numer 3. Proszę powiedzieć, podpowiedzcie, jakie warto wykonywać ćwiczenia, jak te dzieci przygotować? Na pewno na szybkość, najwięcej na szybkość, no i dużo ćwiczyliśmy celność, bo jednak woreczki, słynna konkurencja, która przysporzyła wiele trudności, ale myślę, że nasz trud nie poszedł na darmo. Zwycięska drużyna otrzymała czek na 800 zł i jest już pomysł na wykorzystanie tych pieniędzy. Na wzbogacenie bazy przedszkolnej, pewnie o sprzęt sportowy, żebyśmy mieli jeszcze lepsze warunki, mogli stworzyć dzieciom do następnych treningów. Drugie było przedszkole numer 10 w Szanowie i otrzymało 500 zł. Jestem dumna z moich trenerów, którzy dużo siły włożyli w to
Jestem dumna bardzo z moich przedszkolaków, które dały z siebie wszystko, wycisnęły ostatnie poty i bardzo, bardzo się cieszę z tego drugiego miejsca. 300 zł i trzecie miejsce miało przedszkole numer 8 w Szanowie. W przyszłym roku emocje będą jeszcze większe, bo zarówno przedszkole samorządowe numer 7, jak i przedszkole samorządowe numer 10 już dwukrotnie wygrały olimpiadę. A przy trzecim zwycięstwie puchar dotąd przechodni już na stałe zostanie w którymś z przedszkoli. 10 czerwca na Chrzanowskim Rynku odbędzie się Dzień Baniek Mydlanych. Start o godzinie 11:00, będą gigantyczne bańki, będzie strefa animacji, będą liczne konkursy, quizy, zabawy, będzie zamykanie człowieka w tej wielkiej bańce. Także doskonały pomysł na miłe sobotnie popołudnie. Serdecznie zapraszam. Deszcz nie przeszkodził Antkowi Smykiewiczowi w podbiciu serc chrzanowskich fanów. Jesteś wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów. Powiedz mi, która z tych profesji jest ci najbliższa? Oczywiście najbardziej lubię śpiewać, tak? Jeśli chodzi o to wyjście na scenę, to jest najlepszy moment, który mogę sobie wyobrazić. Oczywiście komponowanie też jest bardzo przyjemną częścią i nagrywanie tego w studio, ale jednak takie wyjście na scenę i zaprezentowanie się przed publicznością to jest jednak tak jakby nagroda dla artysty, dlatego lubię najbardziej śpiewać. W swoich piosenkach piszesz, zwykle śpiewasz o miłości i czy to jest twoim zdaniem najważniejsza sfera życia człowieka? Wiesz, akurat ta płyta, nasz film, którą wydałem w zeszłym roku i wersja Deluxe, która ukazała się tegoż samego roku, tam jest dużo piosenek o relacjach bardziej. To nie chodzi tylko o miłość. No, oczywiście, to jest wszystko, się opiera na miłości, bo miłość prawie wróg cały świat, tak naprawdę. Dlaczego coś robimy? Przeważnie najwspanialsze rzeczy zostały stworzone z miłości i największe wojny też z jej powodu wybuchały. Myślę, że warto śpiewać o miłości. Pochodzisz z bardzo licznej rodziny, to pewnie też była rodzina pełna miłości. Tak, oczywiście. Nasi rodzice ostro zaryzykowali i postanowili dosyć nietypową rodzinę, bo mam 9 rodzeństwa, że tak powiem, zaprosić na świat. Zawsze nas wspierali, zawsze nam pomagali i oczywiście była to rodzina pełna miłości. No chyba twój zawód nie pozwoli ci pójść w te ślady. No raczej nie ma takiej możliwości, no ponieważ oczywiście jestem zbyt zajęty cały czas na bieżąco, jeszcze sam nie doczekałem się potomka, więc źle, że ciężko będzie. Z tego co czytałam, pracujesz nad nową płytą, a w jednym z wywiadów powiedziałeś, że lubisz zaskakiwać, robić niespodzianki i trochę eksperymentować muzycznie, nie trzymać się bardzo jednego gatunku. Czy zatem możemy spodziewać się jakiejś niespodzianki? Sama płyta Nasz Film, która została wydana w zeszłym roku właśnie w tej wersji Deluxe, jest pełna różnorodności, tak? To jest niby album popowy, ale z drugiej strony są utwory akustyczne, są utwory rockowe, są utwory elektropopowe i utwory popowe, więc jest to bardzo różnorodna płyta. Sam fakt, że single po singlu nie był taki sam, ilu mamy artystów w Polsce czy na świecie, którzy wydają single po singlu, który brzmią tak samo praktycznie, dlatego że pierwszy się sprzedał, kolejny się sprzeda tak samo, leci się na tej fali popularności. My zaryzykowaliśmy, zrobiliśmy 3 zupełnie inne style, bo utwór Pomimo burzy był zupełnie inny niż Limit Szans i później Jak sen i na sam koniec jeszcze Cud, który w ogóle odbiegał od całej reszty. Będziemy ryzykować, będziemy kombinować, bo uwielbiamy bawić się muzyką. Twoje single już debiutancki Pomimo burz z 2015 roku czytałam, że był na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o odtwarzanie w rozgłośniach radiowych. I tak się zastanawiam, jaki jest jego fenomen. Masz jakąś receptę na to, aby stworzyć przebój, które będą puszczały wszystkie rozgłośnie radiowe? To jest numer, który tworzyliśmy razem z Markiem Kościkiewiczem i Przemkiem Pukiem. Marek oczywiście skomponował, napisał tekst. Pracowaliśmy nad nim przez jakiś czas, bawiliśmy się słowami. Myślę, że fenomen tej piosenki polega na tym, że
no chyba każdy chce usłyszeć, że będzie się o niego walczyło. No i po prostu tak jakoś się udało. Nie wiem, jak to się stało, że się udało. Nie spodziewałem się tego. Niespodzianka dla was też była. Tak, to była też dla nas niespodzianka, bo wszystko wskazywało na to, że nie wyjdzie. Na początku stacje radiowe mówiły, że to jest piosenka, która w ogóle nie powinna wejść do radia i tak dalej, że jest spokojna, przewidywalna, nie pasuje do całej reszty granej w danym momencie. Ale ludzie ją tak chwycili i przytulili do serca, że do tej pory jestem w szoku. Twoja piosenka Pomimo burz chyba zabrzmi dzisiaj wyjątkowo znamiennie na scenie. Tak, może być całkiem ciekawie, ponieważ mamy konkretną burzę na zewnątrz, ale pomimo burz zaśpiewamy, nie boimy się pogody, byleby tylko scena stała, resztę zagramy. Zespół Organek był jedną z gwiazd tegorocznych Dni Chrzanowa. Nam udało się porozmawiać z liderem tej formacji, Tomkiem Organkiem. Cześć, nazywam się Organek i pozdrawiam wszystkich mieszkańców Chrzanowa. Ej! Zespół Organek w Chrzanowie. Myślę, że wielu cieszy, bo choćby notowanie ostatnie listy programu trzeciego pokazuje, że Organek teraz na fali, więc pewnie wielu fanów. Cieszy was to również? No cieszy, no nie mogę powiedzieć, że nie cieszy. Oczywiście my obserwujemy te listy przebojów jednym okiem, ale muszę powiedzieć, że naprawdę jednym okiem, bo trzeba mieć do tego zdrowy dystans, bo ja sobie zdaję sprawę, że to jest duży sukces, bo w tej chwili trzy nasze piosenki są na liście przebojów. Nieboskłon to jest oczywiście męskie granie i to jest troszkę coś innego, ale jednak to jest moje w dużej mierze, bo skomponowałem tę piosenkę, więc jest na pierwszym miejscu. Przebiliśmy samych siebie, Wiosna jest na drugim miejscu, Mississippi poszło w górę wczoraj, więc to jest bardzo miłe z jednej strony, ale z drugiej strony, z tej strony, za którą chciałem zajrzeć, to jest coś pobocznego jednak. Bo gdybyśmy się ciągle oglądali na listy i na takie wyścigi, to pewnie byśmy nie mieli frajdy z tego, co robimy. A kiedyś tak przecież nie było i pewnie może nie być za chwilę, bo to jest, ja sobie zdaję sprawę, że to jest pewnego rodzaju taka górka. W ogóle kariera to jest taka sinusoida i to zależy, jak się z tym steruje, albo też zależy też od upodobań ludzi. Więc my myślę, że z jakimś takim zdrowym dystansem na to patrzymy. Ty nie masz takich prostych tekstów i często piszesz o takich sprawach, powiedziałabym, troszkę trudniejszych. Każdy ma oczywiście swój sposób i swoją jakąś taką poetykę, w której się obraca, ale zdaje się, że te teksty są, przekaz jest na tyle uniwersalny, że one trafiają do jakiejś takiej szerszej grupy ludzi, mi się wydaje. Gdyby tak zresztą nie było, to pewnie nie mielibyśmy takiego sukcesu, bo to byłoby jakieś takie hermetyczne, zamknięte. A mnie na tym nigdy nie zależało, żeby pozować na jakiś wielce alternatywny zespół i starać się dystansować w ogóle od grania plenerów, czy grania w mieście, bo to jest jakieś takie, nie wiem, bo chcemy zachować nimb jakiejś takiej niedostępności. Dla mnie to jest głupie i niedojrzałe w ogóle, bo najfajniejsze i takie najbardziej dające największą radość jest to, że możesz przemówić do drugiego człowieka, niezależnie kim ten człowiek jest, i znaleźć wspólny jakiś język i wspólną emocję w ogóle, bo to jest najważniejsze w muzyce i na koncercie. Żeby połączyła nas taka, żeby ktoś, kto mnie słucha, poczuł troszkę to, co ja czuję, i odwrotnie. Żeby odniósł to, co ja, o czym śpiewam, trochę do swojego życia. Jeżeli to się udaje, no to łapiemy kontakt, bo ktoś sobie przeżywa jakieś tam swoje sprawy na podstawie tego, co ja do niego śpiewam. I to jest najfajniejsze. To jest uniwersalne i prawdziwe. Jakie plany? Bo kojarzą cię z męskim graniem, zwłaszcza przez ostatnie dwa lata. Tak. No plany są właśnie to męskie granie, które się teraz
zaczyna nabierać rozpędu, bo cała kampania promocyjna rusza, no i my ruszamy z próbami z orkiestrą męskiego grania. Ja jestem drugi raz kierownikiem tego zespołu, więc mam sporo tam pracy. No i mamy swoje koncerty, których jest dosyć dużo. No i to zasadniczo to, no. Nie planujemy na razie nagrywania nowych rzeczy, bo wydaliśmy te dwie płyty i tam jeszcze parę rzeczy po drodze, więc na razie chcemy się skupić na promowaniu płyty Czarna Madonna jeszcze ciągle. No i koncertowaniu, bo to jest najfajniejsze. A jakieś wakacje? Wakacje planujemy sobie na styczeń, luty, być może marzec, ale na początek roku, bo do końca roku mamy rozpisany kalendarz i bardzo dobrze, bo to będzie taki naturalny koniec promocji Czarnej Madony, więc troszkę wtedy odetchniemy. Organek, Łona i Weber czy Zwycięzca Klangu to tylko część artystów, których można było słyszeć podczas koncertu Kumple dla Kumpli. Pomysłodawcami idei i całego koncertu są Magda i Sławek Frońscy. Po raz drugi koncert Kumple dla Kumpli odbył się w ramach Dni Szanowa. Również i w tym roku organizatorzy chcieli zachęcić swoim przekazem do działania. Idea tej imprezy są to dwie sprawy. Pierwsza, moi drodzy, to chcielibyśmy powiedzieć, że my, kumple, pamiętamy, szanujemy bliskich, znajomych, jak i ich rodziny i przez ten właśnie koncert chcielibyśmy to pokazać. A druga, bardziej taki aspekt motywujący, czyli skoro wiemy, że życie często pisze zupełnie inny scenariusz, to bierzmy się do roboty, nie rezygnujmy z naszych planów, marzeń i po prostu działajmy, bo czasami ten czas ucieka szybciej niż nam się wydaje. Przy okazji poszczególnych występów wspominano znajomych i przyjaciół, osoby, które już nie ma na świecie. W tym roku wspominamy Joasi Gurdek, Marcina Kosowskiego i Darka Gendłka. Zasięg i znaczenie tej muzycznej imprezy stale się rozszerzają. Fajnie, że kontynuowana jest ta idea i że ktoś zapoczątkował i dzięki temu rodzą się jakieś nowe projekty muzyczne i po prostu coś się dzieje na chrzanowskiej scenie muzycznej i cały czas jest ruch i jest fajnie, ludzie przychodzą na koncerty i coś się dzieje. Podczas koncertu chrzanowska publiczność mogła usłyszeć krakowską formację Strach Uszu. Zespół zagrał numery znane z przeglądu Klang, podczas którego mógł pokazać się w maju. Członkowie grupy podkreślają, że występy na takich imprezach są bardzo ważne. Myślę, że trzeba po prostu cisnąć dalej i próbować grać koncerty w nowych miejscach, zdobywać fanów i ćwiczyć. Na pewno musimy się szkolić w tym, co robimy i być coraz lepsi. Najbliższy koncert w pracowni pod Baranami w Krakowie 8 czerwca, także zapraszamy, jak ktoś będzie. Tuż po rockowo-psychodelicznych brzmieniach nastąpiła zmiana klimatu i na scenie pojawił się house'owy duet Stereogramy. Liczyliśmy się z tym, że raczej będą zespoły rockowe, ale fajnie, że coś takiego, że nas Magda z Broną zaprosili, także fajnie, fajnie się grało, było super. Zwycięzcy Klangu 2017 zespół Gentle Blow również docenili dobrą atmosferę na imprezie. Ludzie się poznają, wymieniają się numerami, kontaktami, grają ze sobą, tworzą zespół, tak jak tutaj przykładowo my z Kubą, który gra też w zespole Eder na co dzień, a udało nam się stworzyć zespół i udało nam się wygrać przegląd i gramy razem dzisiaj, dzięki temu. Tuż po reprezentantach sceny lokalnej przyszedł czas na dwie gwiazdy. Najpierw Łona i Weber wraz z zespołem The Pimps, czyli rap z żywymi instrumentami. A na końcu wystąpił organek.
Kumple dla kumpli to mieszanka różnych gatunków muzycznych. Bardzo szczytna idea, która wciąż się rozwija. I co najważniejsze, organizatorzy przed nikim nie zamykają drzwi. Każdy może dołączyć do grona i zapraszam. Jeżeli macie tylko swoich przyjaciół, których chcielibyście wspomnieć, zaznaczyć ich istnienie, to piszcie do nas maile, odzywajcie się, jesteśmy otwarci na współpracę. Tego twórczego koktajlu będzie można skosztować także w przyszłym roku. Niewykluczone jednak, że według nieco zmienionego przepisu. Specjalnie dla turystów, którzy długi weekend od 15 do 18 czerwca chcą spędzić pod Tatrami, a nie w korku na Zakopiance, Koleje Małopolskie uruchomią dodatkowe połączenia kolejowe do stolicy polskich gór. Jest to alternatywa dla korków na Zakopiance. Jak wiemy, w czasie korków jazda trwa i nawet 5 godzin. Pociąg jedzie gwarantowany 2,45, dlatego że wykorzystuje łącznicę, nowo oddaną łącznicę w Suchej Beskidzkiej, przez co ten przejazd jest krótszy. Czyli można jechać na samo Boże Ciało albo na niedzielę do Zakopanego i wrócić tego samego dnia pociągiem, ewentualnie jechać na cały weekend. Cena biletu jest bardzo atrakcyjna, bo to jest 14 zł dla osoby dorosłej i niecałe 7 zł dla studentów, osób korzystających z ulgi. Koleje Małopolskie starają się wychodzić tutaj naprzeciw oczekiwaniom mieszkańcom i stąd takie połączenie do Zakopanego, stąd tak częste kursy. No, mam nadzieję, że coraz więcej Małopolan będzie się przekonywało do kolei. Początek oraz koniec długich weekendów zawsze wiąże się z dużymi korkami. Pociągi Kolei Małopolskich będą najszybszą formą zarówno dojazdu do Zakopanego, jak i powrotu z wypoczynku do Krakowa. Na pewno będzie szybciej. I na przykład ja jestem osobą, która preferuje kolej. Bardzo wygodnie, to już jest bez porównania jak autobusem czy czymś się dostawać w tamtym kierunku. Jeżeli jest wolny termin w pracy, prawda, to każdy by chętnie skorzystał z takiego połączenia. W długi sierpniowy weekend Koleje Małopolskie planują uruchomienie ponownie przyspieszonych pociągów do Zakopanego. Wcześniej z takich połączeń mieli szansę skorzystać m.in. kibice skoków narciarskich, którzy wybrali się Kolejami Małopolskimi na zawody Pucharu Świata w Zakopanem i ci, którzy tegoroczną majówkę spędzili pod Tatrami. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.małopolskiekoleje.pl. Koncerty, darmowe wejścia do muzeów, przedstawienia teatralne i operowe oraz akcje prozdrowotne. Tak będzie obchodzone Święto Małopolski, które przypada na 10 czerwca. Świętowanie potrwa aż do 1 lipca. Wśród zaplanowanych atrakcji są pikniki w Muzeum Lotnictwa, pokazy i lekcje tanga w Krikotece czy koncerty plenerowe w Tarnowskim Centrum Sztuki Mościce. Na hasło Małopolska Świętuje będzie można też zdobyć darmowe wejściówki na przedstawienia m.in. w Operze Krakowskiej. Głównym punktem tegorocznych obchodów Święta Małopolski jest uroczysta gala jubileuszowa, która odbędzie się 16 czerwca w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie. W tym roku jubileusz jest szczególny, bo samorząd województwa kończy 18 lat. Do uczestnictwa we wspólnych obchodach są zaproszeni wszyscy mieszkańcy. Więcej informacji oraz program wydarzeń można znaleźć na stronie www.małopolska.pl. W zeszłym roku bezrobocie w Małopolsce spadło do poziomu, który nie był notowany od ponad 2 dekad. Zwiększa się liczba przedsiębiorstw, a rozwój firm przekłada się na rosnące zapotrzebowanie na pracowników, którzy mogą liczyć na wyższe wynagrodzenia. Takie wnioski płyną z oceny sytuacji na rynku pracy województwa małopolskiego w roku 2016, opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. W ostatnim roku zanotowaliśmy istotny sukces, bo jesteśmy 3. regionem w Polsce pod względem bardzo niskiego wskaźnika bezrobocia. On nieznacznie przekracza 6% i to jest tak naprawdę poziom, który od wielu lat nie był notowany. W liczbach bezwzględnych to jest ponad 92 tysiące osób, które pozostawały w rejestrach pracy. Małopolska od lat konsekwentnie podejmuje i wspiera finansowo różne działania w zakresie poradnictwa zawodowego. W Krakowie odbyła się 9. konferencja Małopolska otwarta na wiedzę, organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy. Chcemy pokazać, że w dzisiejszych czasach te usługi, które oferuje w imieniu województwa małopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy, to usługi bardzo dopasowane do współczesnych wymagań. Zwiększa się odsetek osób pracujących, które w sposób świadomy, dojrzały, diagnozują swoje potrzeby, swój potencjał, swoje możliwości rozwoju
i ze wsparciem również ze środków publicznych próbują w sposób świadomy kształtować swoją karierę. Mieszkańcy Małopolski powinni podnosić swoje kwalifikacje i dostosowywać je do zmieniających się wymagań na rynku pracy. Kursy i szkolenia są bardzo potrzebne właśnie do tego, żeby zdobywać pewne właśnie punkty do wpisania do CV po prostu. U nas w szkole jest bardzo dużo kursów, szkół policjalnych i mamy doradcę zawodowego, który jest zawsze otwarty na wszelkie propozycje. Dzięki kursom i dzięki zaangażowaniu szkoły można coś zmienić w swoim życiu i nabyć nowe doświadczenia. W ubiegłym roku w Małopolsce wzrosła liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Zwiększa się liczba przedsiębiorstw w sektorze usług biznesowych, w działalności naukowej, technicznej czy komunikacyjnej. Sytuacja się zdecydowanie poprawiła, ona się cały czas poprawia. Coraz więcej oczywiście, tak jak i wszędzie, jest usług, coraz więcej jest tego rodzaju działalności małych firm. Małopolska to przede wszystkim małe rodzinne firmy. To dzisiaj nie przemysł, a usługi, a nauka. Turystyka jest taką szansą rozwojową Małopolski. Pojawia się także zapotrzebowanie na fachowców, czyli na tych ludzi, którzy ten zawód przez wiele lat wykonują. Rosnące wynagrodzenia oraz poprawa warunków pracy powinny skłonić kolejnych Małopolan do podejmowania aktywności zawodowej. Rozstrzygnięty został konkurs ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie działań skierowanych na rozwój instytucji kultury. Wsparcie w wysokości ponad 43,5 miliona złotych otrzyma 39 projektów. Fundusze europejskie także troszczą się o poprawę infrastruktury kulturalnej w Małopolsce. Do konkursu mogły zgłaszać się jednostki samorządowe, jednostki kultury, organizacje pozarządowe. Praktycznie można powiedzieć wszyscy ci, którzy działają w systemie regionalnym. Cieszę się, że tyle projektów uzyskało pozytywną opinię. Dzięki dofinansowaniu wzmocniona zostanie oferta Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie. Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na zakup wysoko wyspecjalizowanego sprzętu multimedialnego, w tym zestawu 7 projektorów laserowych. Mamy nadzieję też wykorzystać sprzęt w projekcjach w przestrzeni publicznej. Aktualnie w MOCAK-u trwa wystawa Sztuka w Sztuce, która oczami artystów i ich pracami opowiada historię sztuki i także pokazuje źródła ich inspiracji. Jesteśmy przekonani, że dofinansowanie pozwoli przyciągnąć większą liczbę odbiorców sztuki współczesnej. Wzbogacona zostanie również oferta Ogrodu Doświadczeń w Krakowie. Projekt Zimowy Ogród Doświadczeń to jest rozbudowa infrastruktury ogrodu o pewne elementy, które będą mogły być też użytkowane zimą. Więc z jednej strony są to nawierzchnie i taka infrastruktura techniczna, natomiast z drugiej strony urządzenia edukacyjne. Liczymy, że ta atrakcyjność ogrodu rozszerzy się również na okres zimowy. Wsparcie otrzymało Muzeum Inżynierii Miejskiej, którego oddziałem jest Ogród Doświadczeń. Planowana jest również modernizacja sali widowiskowej Nowochódzkiego Centrum Kultury. Ta sala oczywiście ma bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o akustykę, jeśli chodzi o widoczność z każdego miejsca, to jednak wyposażenie tej sali pozostawia wiele do życzenia i w ramach tego projektu chcemy to wyposażenie zmodernizować, chcemy tą salę wprowadzić w XXI wiek. Będzie tam kompleksowa wymiana oświetlenia, systemu dźwięku, systemów scenicznych, czyli sztankiet, wyciągarek, powierzchni sceny oraz foteli. Mieści się u nas prawie 600 osób, a powierzchnia sceny to ponad 260 metrów kwadratowych. Dzięki wsparciu finansowemu możliwa będzie także modernizacja technologii sceny opery krakowskiej. Bardzo dbamy o to, żeby technologia teatru muzycznego odpowiadała współczesnym standardom. Dzięki temu, że uzupełnimy możliwości naszego teatru, będziemy mogli lepiej korzystać ze wszystkich urządzeń scenicznych, zapadni, lepiej nimi sterować, dynamiczniej, czyli realizować lepsze spektakle. W naszym teatrze jest 750 miejsc w układzie spektaklu operowego, teatru operowego, natomiast w układzie koncertowym 830 miejsc. Na potrzeby teatru KTO zaplanowano rewitalizację obiektu Kinoteatru WRZOS. W Muzeum Etnograficznym będą z kolei prowadzone na większą skalę działania badawcze, wydawnicze i edukacyjne. Pełen wykaz małopolskich instytucji, które uzyskały dofinansowanie, dostępny jest na stronie rpo.małopolska.pl. Tylko kilkanaście dni pozostało do wejścia w życie przepisów uchwały antysmogowej dla Krakowa. Od 1 lipca nie będzie można tu ogrzewać domów i mieszkań węglem niskiej jakości.
Te tymczasowe regulacje będą obowiązywać przez około 2 lata. Od 1 września 2019 roku w życie wchodzi całkowity zakaz palenia węglem na obszarze gminy miejskiej Krakowa. Ten smog jednak szkodzi ludziom, więc moim zdaniem ta ustawa jest bardzo pożyteczna. Trudno stać z założonymi rękoma i taka ustawa to jest pierwszy krok, ale przede wszystkim bardzo ważna jest też świadomość mieszkańców. Warto byłoby zadbać też o nasze zdrowie, bo zdrowie jest najważniejsze. Przypomnijmy także, że 1 lipca wchodzi w życie uchwała antysmogowa, która w całej Małopolsce wprowadza zakaz palenia złej jakości węglem, mokrym drewnem w piecach najgorszej jakości, tak zwanych kopciuchach. Po raz kolejny odbył się rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem tego wydarzenia było Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów. Rajd z okazji Dnia Dziecka już wpisał się w Dni Chrzanowa. W tym roku także w niedzielny ranek na Placu Tysiąclecia pojawili się wielbiciele dwóch kółek, by wziąć udział w tym wydarzeniu. To jest 13 rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka, czwarty organizowany przez Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów. Trasa rajdu w tym roku jest krótka, około 17 km w stronę Trzebini, z Trzebini do Luszowic, Luszowice, Okradziejówka, Balin i wracamy tu do Chrzanowa na teren Szkoły Podstawowej nr 1. Wydaje się, że ten sport jazda na rowerze staje się coraz bardziej popularny w Polsce. Tak. No i bardzo dobrze, bo to jest jednak bardzo fajna forma relaksu i takiej rekreacji. Przy okazji można wiele miejsc zobaczyć. Tu w Polsce, na świecie, tworzy się coraz więcej tras rowerowych i ludzie zaczynają z tego korzystać. Jeszcze tuż przed startem nie brakowało chętnych, by wpisać się na listę uczestników. Jak się okazuje, ten rodzaj aktywnego wypoczynku jest dobry w każdym wieku. Tym bardziej, że wśród uczestników byli także bardzo młodzi rowerzyści. Zuziu, ile masz lat? Prawie 7. A jak długo jeździsz na rowerze? Nie wiem. Może mama pamięta? 2 lata jeździ już na swoim rowerku, a tak to jeździła w foteliku. Cała rodzina państwa jeździ na rowerze? Tak, cała rodzina, tylko mąż z synem dzisiaj pojechali do Krakowa, bo syn gra w piłkę nożną i dzisiaj ma mecz w Krakowie. Czyli rodzina bardzo usportowiona? No troszkę. Jak wiadomo, aktywność fizyczna jest dobra w każdym wieku, zwłaszcza jeśli jest regularna. Codziennie jeździ pan na rowerze? Jak jest pogoda, codziennie. Pozwala utrzymać dobrą kondycję jazdy na rowerze? Tak, oczywiście. Przede wszystkim kręgosłup nie boli. Jak przekonywali uczestnicy rajdu, takie imprezy to okazja do tego, żeby się poruszać, ale także bardzo miło spędzić czas w dobrym towarzystwie. Dlaczego bierzecie udział w rajdzie? No dla samej frajdy. No fajnie jest, po prostu jest fajnie z całą grupą jechać i potem jakiś posiłek zjeść wspólny i ogólnie fajnie. W tym roku uczestnikom rajdu dopisała pogoda i w słońcu przejechali całą trasę. Choć jak potem przyznawali, miejscami nie było łatwo, to na pewno było warto. Machaj do telewizji w połowie naszej tej niepublicznej w każdym razie. Na mecie rajdu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Chrzanowie czekał na nich posiłek i dalsze atrakcje. Organizatorzy dla dzieci przygotowali przeróżne konkursy, w których najmłodsi mogli wygrywać nagrody. Przyznawano je w poszczególnych kategoriach wiekowych. W jednej z nich wygrał Tomasz Zebik. W czym startowałeś? Startowałem w piłce nożnej i w koszykówce. W czym wygrałeś? W koszykówce tylko. Pierwsze miejsce zająłem. Czyli nie tylko jeździsz na rowerze, ale generalnie sport lubisz? Tak, tak. Normalnie jestem piłkarzem, jestem bramkarzem. Powiedz mi, jak dzisiaj było na tym rajdzie? Spokojnie? Spokojnie, bardzo fajnie. Trasa trudna? No tam pewne momenty były trudne, ale dało się przejechać. Nagrodzono także najmłodszego uczestnika rajdu, czy najliczniejszą grupę zorganizowaną. Tą ostatnią okazała się rodzina państwa Zychowiczów, pan Mateusz, żona Urszula i trójka ich synów, Patryk, Bartek i Krystian. Często na rajdach rowerowych? Staramy się, ale jak jest tylko okazja, powiedzmy, z reguły raz w roku na takie większe. To rodzice namawiają, czy dzieci bardziej chcą? Ja myślę, że to jest wspólna decyzja zawsze, że wybieramy się razem i no myślę, że tak rodzinnie. I chłopcy są bardzo tacy usportowieni, lubią wszelkiego rodzaju wypady i rodzice też lubią. Jest to taki fajnie spędzony czas. Dzisiaj jak było? Udało się wszystkim bez problemów pokonać trasę, bo to różnie wiekowo. Przepociliśmy ją. Udało się. Były przewyższenia podobno. Tak, ale chłopcy dali radę. Troszeczkę z małych, czasami mały odpoczynek, ale wszyscy skończyli trasę, także zadowoleni, uśmiechnięci. Wśród uczestników rozrysowano także rowery, co budziło ogromne emocje, ale jak się okazuje, to nie dla nagród warto jeździć na dwóch kółkach.
A teraz przekonaj mnie, dlaczego warto jeździć na rowerze? Dla przyjemności i dla sportu. Poprawiła ci się kondycja? Nie wiem właśnie. Ja zawsze tak samo wyglądam, nie wiem, czy mi się poprawiła. A powiedz mi, twoja najdłuższa trasa na rowerze? Jak ostatnio jechaliśmy na takie zapiekanki. Ile to było kilometrów? Tam, gdzie jechaliśmy, to było 17, tak samo jak ta trasa. W czerwcu jeszcze będzie okazja do udziału w rajdzie, bo w samym Szanowie planowane są co najmniej dwa. Natomiast ten z okazji Dnia Dziecka pewnie znowu za rok. Siatkarze na boiskach przy ulicy Wyszyńskiego walczyli w turnieju o Puchar Burmistrza Chrzanowa. Chrzanowskie Grand Prix przyciąga najlepszych amatorów siatkówki plażowej, począwszy od Dąbrowy Górniczej i Olkuszu, poprzez Chrzanów, już kończąc na Andrychowie i Wadowicach. Także z tych miast mniej więcej uczestniczą zawodnicy w naszym Grand Prix. Turniej jest czwartym z cyklu pięciu turniejów Grand Prix Chrzanowa w siatkówce plażowej, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Zawodnicy, rywalizując w poszczególnych turniejach, zdobywają punkty rankingowe. Za tydzień czeka nas ostatni, piąty turniej, w którym punkty są liczone podwójnie. No i na zawodników czekają cenne nagrody, puchary, medale. I to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa w ramach serwisu, ale nie będziemy się jeszcze żegnać, bo mam kilka ciekawych informacji i zaproszeń. Na początek informacja o tym, że Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ogłasza nabór do studia baletowego. Termin przesłuchań to 20 czerwca o godzinie 15 w sali numer 32. Wakacje coraz bliżej i by dzieci nie nudziły się w ten letni czas, Moksir szykuje dla nich niespodziankę – plaże pod Orłem. Na placu Tysiąclecia pojawi się piasek, leżaki, palmy, staną kurtyny wodne, a także dmuchane urządzenia dla najmłodszych. W planach są także zajęcia z tai chi oraz fitness. Start plaży 24 czerwca. Również w ostatni weekend czerwca, 24-25, na terenie parafii w Kościelcu odbędzie się piknik świętojański. Jak zwykle przewidziano mnóstwo atrakcji, m.in. dla dzieci będzie też rajd rowerowy i koncerty. Gwiazdą tegorocznego pikniku ma być zespół Baciary. I to już wszystko, co w tym tygodniu przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękując za uwagę, zapraszamy oczywiście do oglądania naszych programów powtórkowych, zaglądania na naszą stronę internetową i Facebooka i oglądania nas za tydzień.